Witam serdecznie na kanale Ciężki Handel. Chwilę mnie nie było. Swoją nieobecność tłumaczę pojawieniem się na moim palcu obrączki w kolorze Kashima. Tak czy inaczej, jestem już z powrotem, aby znów składać dla Was super rowery. Witam ponownie w kolejnym odcinku Ciężki Handel. Ostatnio wpadł mi w ręce taki super rowerek, nie do końca kompletny, ale pomyślałem, że skoro jest w takim stanie, to na pewno warto dokompletować do niego części, no i postawić go z powrotem na koła. Z tego, co powiedział poprzedni właściciel, a w zasadzie tata poprzedniej właścicielki, bo jeździła na nim dziewczyna, rower należał do teamu. Team nazywał się Wide Open, niestety team już jest zamknięty. Prezentuje się to naprawdę spoko. Myślę, że z tego powstanie bardzo, bardzo fajny rower. Jest to Nuke Proof Descent z roku 2020 albo 2021 w rozmiarze S, ale reach tej S-ki jest bardzo zbliżony do M-ki, na przykład Demo 8, albo nawet L-ki jakiegoś tam innego roweru, dla przykładu Norco Aurum. Dlatego proszę się nie zrażać, że to jest rozmiar S. Na pewno ten rower przypasuje też większej osobie. Tak czy inaczej, brakuje nam tutaj tylko przerzutki, tak jak widać, kół, no i tak naprawdę platform. Reszta, wszystko tutaj jest na tym rowerze. Ja w tym momencie zabieram się do pracy, no i spróbuję to poskładać. Tutaj mam koła, tylne koło, naprawdę wysokiej klasy, jest to D-Max DH, rozstaw 157, a z przodu mamy piastę nowatek na obręczy WTB. Tutaj mam pozostałe części, troszkę ciemnawo, no ale już dobra. Przerzutka, tarcza do przodu, tu mam gdzieś adapter do piasty, ponieważ piasta nie jest w rozmiarze boost, ale to załatwimy. No i siodełko wymienię na chromaga, no bo czemu nie, akurat takie mam. Wchodzi sobie to tutaj, proszę. Robimy strzał. Niestety, po wykonaniu prostego testu okazuje się, że taśma jest nieszczelna i cieknie przy kilku wętlach. Koniec zabawy, wrzucam dętkę. Wrzucam teraz adapter do boosta i tarczę. Tak, najpierw ląduje sobie tutaj adapter. Na to idzie tarcza. Dobra, koła skończone, pora zająć się napędem. Dobra, napęd mam w miarę ogarnięty, pora założyć koła. Musiałem wymienić tarcze, tamte tarcze Hope'a niestety nie zgrywają się z tymi zapiskami HS. Dlatego wrzucam szymanowskie tarcze, które są kompatybilne ze wszystkim. Dobra, teraz już mogę wrzucać koła. Troszkę ociera, ale zaraz się tym zajmę.
Rower po kilku drobnych komplikacjach mam już poskładany. Nie obyło się bez perturbacji, takich jak na przykład niepasujące tarcze. Dodatkowo miałem ciut za krótki łańcuch, udało mi się go przedłużyć. Rower prezentuje się naprawdę bardzo fajnie, jest w super stanie. Naprawdę bardzo mi się podoba i mimo to, że to jest SK, to może skuszę się na jakieś małe testy. Mam nadzieję, że mi się uda. Zważę sobie go jeszcze, bo wygląda na to, że waga jego jest całkiem spoko. A, no widzicie. Zapomnę jeszcze wymienić siodełka. Także zajmę się tym i zaraz do Was wracam. I przechodzimy do szybkiego bike checku. Z przodu Boxer RC, skok 200 mm, ze żadnych skach na lagach, żadnych osprysków, nic takiego. Wszystko chodzi idealnie, rebound i kompresja. Z tyłu mamy RockShox Super Deluxe w wersji również Select. Koła przód to Piasta, Nowatek i obręcz WTB. Tył to prawdziwa perełka, ponieważ jest to nowy D-Max. Zobaczcie, jak to koło brzmi. Rozmiar kół to oczywiście 27,5. Rama co prawda w rozmiarze S jest wielkościowo porównywalna do M-ek innych marek. Cockpit Fan, jest to mój ulubiony mostek, fajny, rozstawiony szeroko. I siodełko Chromaga, napęd Truvative Descendant i przerzutka X0 połączona z shifterem GX. No i na koniec taka wisienka na torcie, jak to się mówi, hamulce H jest Dominion. Rewelacja, nie chcę tutaj nawet mówić nic o tych hamulcach, ponieważ myślę, że one same za siebie będą odpowiadać siłą hamowania. Dobra, zabieram ten rower na szybkie testy i pozdrawiam serdecznie.